jak to mówią. Do 4 razy sztuka. Właśnie po raz czwarty zaaplikowałam na studia w swoim życiu. Nie przestawajcie próbować, nigdy. Muszę wam powiedzieć o swoim problemie. Ten problem nazywa się... Flying Tiger Copenhagen. Gdybym była sklepem, byłabym tigerem. Cóż za piękna torba. Z tej strony już nie taka ładna, ale z tej... Mogłabym mieć taką ścianę, ale pewnie szybko się znudziło, co? Pierwszą bardzo ekscytującą rzecz jest biała teczka, w której miałam złożyć papiery na uczelnię, ale powiedzieli, że jej nie chcą. Cóż? Następnie mamy... Kocham kwaśne żarty. Kolejną rzeczą, którą bardzo długo się nastawiałam, ale nie mogłam jej nigdzie znaleźć w sklepach stacjonarnych, a które zobaczyłam za cenę 10 zł za sztukę, są bloki do jogi. Widziałam, że te bloki bardzo pomagają przy rozciąganiu się. Muszę się przyznać, że mam duże problemy z zrobieniem szpagata. Kilka razy w życiu byłam dosłownie tyle od podłogi. Raz nawet powiem, że już miałam ten szpagat i potem jak tylko go mam, to przestaję dalej się rozciągać. Myślę, a już dalej nie muszę i tracę szpagat tak, raz, dwa. Ciężarki również do ćwiczeń. Ostatnio jak jeżdżę mniej, to trochę moje nogi się odmięśniły. Gdy jeździłam na rowerkach, miałam takie bardzo, nie to, że mocno umięśnione nogi, tylko po prostu czułam, że były w dobrym stanie i nie galereciły mi się na wszystkie strony, więc kupiłam sobie ciężarki, żeby móc sobie zaczepić na ręce, na nogi i móc tak ćwiczyć. 1 hour later. Tak. 4 raz w życiu zaaplikowałam na studia. Cześć, jestem Ola i wcale nie myślę o tym, ile zmarnowałam pieniędzy na studiach, których nigdy nie skończyłam, lub na opłaty wpisowe. Wczoraj we mnie właśnie uderzyło, ile pieniędzy na to zmarnowałam i troszeczkę zrobiło mi się słabo, ale już jest lepiej. Jeżeli w życiu bym nie próbowała, to bym nigdy nie skończyła szkoły muzycznej i w efekcie nigdy bym nie nauczyła się grać na fortepianie, którym grać uwielbiam. Gdybym nie próbowała w życiu, to bym nigdy znowu nie wróciła do nagrywania na YouTube'a, bo gdy pierwszy raz skończyłam, myślałam, że skończyłam na dobre, a jednak spróbowałam jeszcze raz i się z tego cieszę. To nie jest tak, że po liceum założyłam, że ja już wszystko wiem i dlatego nie poszłam na studia. Ja nie poszłam na studia właśnie dlatego, że chciałam się nauczyć czegoś, że chciałam się uczyć i szukałam czegoś, czego będę chciała się uczyć, a że nie wiedziałam, czego chcę się uczyć, masło maślane, ale wiecie, o co chodzi, to było mi trudno wybrać kierunek, którego chcę się uczyć. Ale raz nie wyszło, dwa nie wyszło, trzy nie wyszło, czwarty może w końcu wyjdzie. Trzymajcie za mnie kciuk. Gdybym ogólnie nie próbowała w życiu, to bym nigdy nie nauczyła się wielu fajnych rzeczy. Wiele ludzi właśnie nie widzi tego procesu, żeby coś osiągnąć, żeby coś się udawało, trzeba próbować. Rzadko co wychodzi pierwszym razem. Czy jest taka rzecz, która wychodzi za pierwszym razem? No może tak, jeżeli robisz obiad z przepisu i śledzisz przepis, a przepis jest dobry, to wtedy ci obiad wyjdzie za pierwszym razem, ale życie nie jest obiadem. Większość ludzi myśli, jak już powiedziałam od razu, o sukcesie, nie myśli o tym, o procesie, a proces to są właśnie dwie rzeczy, próbowanie i porażki. No i małe sukcesy to może 3, no i może kilka innych rzeczy, ale nie lubimy próbować, bo właśnie boimy się porażki. Kiedy coś się nie uda, porażka, czujemy się źle, niektórzy wpadają w naprawdę duże depresje, nie śpimy, nie jemy, nie myjemy się, nie chce nam się żyć. Nic przyjemnego. Uczucie frustracji, zdenerwowania, to już to 3 rzeczy i ostatnie, czucia, że nie wiesz, co zrobić dalej. No bo jeżeli coś się nie udaje, ty nie wiesz, jak osiągnąć swój cel i w efekcie nie wiesz, co robić dalej. Nic z tego nie jest przyjemne, ale próbować w życiu trzeba. Moi znajomi robią już magisterki, nie wiem, czy ktoś z nich studiuje, co chce, nie wiem, czy ktoś studiuje, bo chce się uczyć, czy robią to dla rodziców. Ja sobie postanowiłam, że ja będę się uczyć, będę studiować, bo chcę. Bo naprawdę chcę. Zajęło mi to tylko 4 lata. Niektórzy szukają całe życie, idą na studia w wieku 80 lat, co uważam, że jest fantastyczną rzeczą, bo trzeba przecież w życiu próbować. Bardzo fajnie jest to, kiedy ja do was mówię, to tak jakby nie mówię, bo już coś wiem i chcę was nauczyć, że jestem taka mądra, tylko ja podczas mówienia do was sobie też w środku uświadamiam pewne rzeczy, więc tak jakby mówiąc do was, mówię sama do siebie. Wydaje mi się, że za dużo się naoglądałam w życiu filmów i kreskówek, w których bohaterzy, gdy coś ich złego dopadnie, gdy mają jakieś przeszkody w życiu, nie poddają się, tylko się podnoszą, rzucają jakiś życiowy cytat i
będę próbować dalej, nie poddam się. Dokładnie tak się czuję, gdy coś mi się nie udaje. Oczywiście to nie jest tak od razu, że upadniesz i wstajesz i będę próbować dalej, bo na przykład gdy zrezygnowałam z studiów w marcu, teraz jest wrzesień. W marcu czułam, że to jest absolutny koniec, że już po prostu próbować więcej nie będę, bo już nie dam rady, nie ma opcji takiej, może jednak nie chce mi się uczyć, może to robię tylko na siłę. A dosłownie 3 tygodnie temu postanowiłam, że zaaplikuję na uczelnię i w ciągu dosłownie 5 minut podjęłam decyzję. To była decyzja taka, że nie rozmawiałam o tym raczej z nikim wszędzie, nikomu nie mówiłam o tej szkole, tak jakby sama nie byłam na nią zdecydowana. I nagle usłyszałam coś i postanowiłam, że to zrobię, że spróbuję jeszcze raz. No bo czemu by nie wywalić wszystkich oszczędności, na które pracowałam 24/7 na opłaty wpisowe. Spróbowaniem jest też tak, że jeżeli włożysz w próbę mało wysiłku, to się nie uda. Spróbowaniem jest też tak, że czasami wsadzisz w to bardzo, bardzo dużo wysiłku i to też się nie uda. Tylko że gdy wsadzisz mniej wysiłku, to nie uda się na 100%, a gdy wsadzisz w coś dużo wysiłku, to jest szansa, że się uda. Taka jest różnica między próbowaniem na lewo, a próbowaniem takim naprawdę próbowaniem. I można to interpretować na milion różnych sposobów. Trzeba próbować, żeby żyć. Trzeba próbować, żeby ukończyć szkołę. Trzeba próbować i wysłać mnóstwo różnych CV, żeby dostać pracę. Trzeba próbować, jeżeli ci raz nie wyjdzie w jednym związku, to trzeba próbować, żeby znaleźć szczęście w innym związku. Wow, w tym momencie właśnie sobie uświadomiłam, że to jest naprawdę dużo prób w życiu. To wszystko, mam nadzieję, że wiecie, co chciałam wam przekazać tradycyjnie. I uwielbiam wasze komentarze, dyskusje, uwielbiam, gdy dyskusje się wywiązują w komentarzach, więc zapraszam do komentowania, zapraszam na mój Instagram, na mój Facebook i do zobaczenia już jutro. Pa!